Cześć, witajcie. Po długiej przerwie zaczynamy z powrotem nagrywanie GoPro. Chcę wam powiedzieć, co i jak będziemy robili oczekiwany tak od dłuższego czasu MCZ. Pytaliście się też trochę, właściwie chyba jedna osoba mnie się pytała o komentarze, kiedy MCZ. MCZ zaczyna już być. Powiedzmy tak na wstępie, to miał być traktor, który miał być zrobiony po prostu na miejsce renówki. Nawet z początku nie myślałem, że tą białą rakietę ja w ogóle je kupię. Także pojawił się pomysł zrobienia MTZ. On w ogóle miał być zaturbiony i w ogóle poprzerabiany. Ogólny był zamysł, żeby to jakoś ten... No ale stanęło na kabinie ogólnie, tak? Powiem tak. No nie ma co pokazywać, bo to jest po prostu tylko postawione, nic więcej. Tak naprawdę tylko ta kabina się trzyma i tyle. Ale nie jest wykończona, nie jest skończona i... Praktycznie to nie ma co tak zbytnio pokazywać wam, co chodzi o co. Dobra, wiecie co, ja sobie naszykowałem coś na telefonie, pokażę wam jako petardę. Ale tak, dobra, chcieliście MCZ, to będzie MCZ. Powiedzmy tak, tutaj jeszcze muszę bardziej poprzerabiać, co chodzi o te łapy. Od tego profilu muszę tutaj wszystko podurabiać sobie jeszcze trochę w inny sposób. Samo mocowanie, wiązanie. No tutaj co jak dla MTZ, tak? Wycięte pod zbiorniki jest. Tu wiadomo też tak z kołem, bo to nie jest idealny błotnik na koło MTZ-owe o rozmiarze koła MTZ, tego wiadomo, w tych błotnikach się to troszkę większe. A usytuować kabinę też nie było tak wcale prosto i kolorowo, bo trzeba było się tutaj zmieścić jeszcze, na ścianie przedniej. Dobra, to tak sobie przejdźmy. Tu tak w ten sposób szybko rozwiązałem. Ale mówię, to jeszcze czeka mnie mnóstwo tutaj roboty, uszczelnić to wszystko, doprowadzić do ładu. Bo kabina jest naprawdę tylko i wyłącznie... Mam tapicerkę, nawet wyszyto leży w domu. Już sporo czasu. I co? I nic. Elektryka jakaś najprostsza, nie będę tutaj komplikował żadnych rzeczy, jak tu w ruskim. To jest tylko traktor ogólnego użytku, nic więcej. TUS będzie zdemontowany z tego względu, że on nawet jest niepotrzebny. Ten TUS będzie odczepiony. I tak, teraz co pewnie zauważyliście z początku materiału nagrania, leży sobie Urbitrol. Tak, będę majstrowo, będzie kolumna wywalona i będzie założony Urbitrol. Wąsy tutaj wczoraj jeszcze, te numery katalogowe, co chodzi o siłownik C50, wąsy, koła tutaj, ten lewy wąs, drążek i takie tam różne pierdoły związane z tym, plus tulejki na przednią oś. Będą zamówione u tata w pracy i tutaj tak. Widzę dolna czwarta tuleja, podejrzewam, że jest przeciek na uszczelniaczach, na o-ringach tulei. Ale tuleje zostaną wszystkie wyrwane, ale wiecie co? Jeszcze tak, zestawy białoruskie patrzyłem. Jeżeli będzie taka potrzeba, kupię cały zestaw naprawczy i pójdzie cały zestaw naprawczy. Dołu się nie będę czepiał, bo trzyma ciśnienie. Ciśnienie jest na poziomie około 3 bar i on tak trzyma. Zimny, rozgrzany, obojętnie mu to wszystko, on tak trzyma to ciśnienie. Tutaj dla niego to jakoś tam wrażenia nie robi po prostu to. On bez przerwy tak chodził, tak ma. Tylko kwestia, wiecie, no kabina jest ciekawa, powiem wam. Tak jak popatrzycie na niego z profilu, no kurde. No szkoda, że takiej fabrycznie nie robili lub fabrycznie podobnej kabiny. Jeszcze wiecie, w tych Belarusach eksportowych. To fajnie te kabiny wyglądały. No, u eksportówki, już tam zapomniałem w ogóle, jak to się ten nazywa. Ale było to fajnie też zrobione w eksportówkach. Tutaj tego sobie wykończymy, to wszystko pomudzimy jakoś. Też tak miejsce tutaj nie mam, mam rozpierdziel, bo skrzynia w sieczkarni. Nie wiem, czy wam wspominałem na poprzednich materiałach, ale są dorabiane zębatki do skrzyni w sieczkarni. Tak jak wam mówiłem na materiałach z jesieni, normalnie, że mam problemy z tym biegiem, co mało bramy, żebym u siebie nie rozpierdzielił w sieczkarni, bo bieg wyskoczył. To jest akurat to w robocie. Rynówka też będzie robiona. Tak jak widzicie, felga obsrana, wyleciała mi kaseta, hamulce będą poprawione, uszczelniacze, bo tego przyznam się szczerze, nie czepiałem się, bo nie było sensu, no ale teraz będzie trzeba się część czepić po prostu tych cylinderków. W samochodzie to sobie koła zmieniłem w końcu na letnie, oj, ale teraz pierdyknąłem jak łysy grzywko w kantu okrągłego stołu, letnie upony założyłem sobie teraz zimowym. Tak, dobra.
Moi drodzy, dół sobie sprawdziłem, no tam nie ma co szukać, no wszystko czyściutkie, bez upiłków. Może teraz wrócimy, pokazać wam, o co mi chodziło z początku, tym wspominałem, co rozwaliłem system. Ogólnie, rzecz biorąc, wiecie co, pisałem sobie niedawno post na Spotted Zamość, możecie sobie wejść, możecie poczytać, zobaczyć to, ten post i powiem wam, jak ja to napisałem? No napisałem śmiesznie, napisałem też ironicznie, ale dosyć prawdziwie napisałem o tym, jak jest. No komicznie też. Tak, wiecie, ten post taki mieszany. Nie tak, że do końca prawda, ale prawda, która się przeplata z trochę jakimś takim, wiecie, totalnie wieśniackim stylem i troszkę taką, tak naprawdę, prawdziwością w tym wszystkim. I powiem wam, powiadomienia, co chodzi o ten post, będę dostawał chyba do końca życia. Już wam pokazuję to na telefonie. I tak. Nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć. To tak wygląda ta strona, możecie sobie wbić. Pewnie i co może wśród was oglądający, którzy mają polajkowane te strony na fejsie i są z tych okolic, to teraz będziecie wiedzieć, o kogo chodziło. A zresztą pewnie po maszynach będziecie wiedzieli, bo nikt tutaj w okolicach nie ma nawet prasy Wermera amerykańskiej. Wieś to też nie ślanka, powiem wam i tyle. No i tak, na chwilę obecną mam 241 różnych reakcji i 136 komentarzy, jedno udostępnienie. No powiem wam, beka. Różnie, jest fala hejtu, jest oznaczanie dla beki kogoś tam i takie tam różne. Możecie sobie poczytać, powiem wam, no różnie to się przeplata, dosyć śmiesznie. Ja też tak z drugiej strony, wiecie, walnąłem ten post. Nie spodziewałem się po tym ogłoszeniu jakiegoś, nie wiem, wielce jakiego ten. Ale zostawiłem maila. Na razie z tego, co patrzyłem, no nic się nie dzieje na tym mailu. Jakby ktoś chciał, to mógłby napisać, ale widocznie, tak jak się spodziewałem, że to raczej będzie tylko beka i nic więcej, co chodzi o ten post. No i co więcej mogę wam powiedzieć? No komedia. Mogłem równie dobrze napisać, wiecie co, ale to też by mi jakoś wielce sukcesu nie przyniosło. Może kiedyś w przyszłości spróbuję też napisać post. Po prostu, wiecie co, już bardziej się nastawiam, po prostu, co chodzi o pisanie postów. Z ciekawości, co się wydarzy, jaka jest reakcja ogólnie też młodzieży, społeczeństwa, ale przede wszystkim dziewczyn. I powiem wam, jest ciężko i będzie ciężko i nie wiem, co będzie ogólnie. Tragedia? No myślę, że chyba tak. Bo ogólnie co? Tutaj napisałem prawdę ogólnie w poście, tak? Co jest tam ogólnie, powymieniałem. Nie ma kolorowo, nie jest letko, ale też ogólnie coś trzeba robić w życiu. I trzeba się na czymś zdać. Tutaj to mówię wam różnie, ale mogę, nie wiem, może w przyszłości napisać taki szczery, że chłopak, który mieszka w okolicach tam Zamościa, zajmuje się gospodarstwem rolnym i takie tam, tylko takie, wiecie, bardziej tak, no z kulturą, ale może nie taką kulturą, tylko po prostu takim stylem pisowni, normalnym, tak, tylko żeby siebie tam, nie wiem, no na razie to dałem. Do końca roku chyba sobie już odpuszczę jakiekolwiek pisanie. Nie wiem, te posty mi niczego tak naprawdę, wiecie co, nie przynoszą. Napisały mi na Tomaszu Frubelski post, no i co? No i ogólnie lipa też. Pisałem z dziewczyną, kurde, zerwała kontakt. No już normalnie powiem wam, naprawdę to się fajnie rozwijała konwersacja, fajnie się pisało jeb i ucięte. I człowieku, co zgadniesz, o co chodziło? Dobra. Pogadał, 10 minut materiału będzie, jakby nie było. Tutaj, no co, trzeba się brać za górę, kolektor dolotowy, to wszystko demontować. Kolumnę. Nie wiem, kiedy ciekawe części te przyjdą, te, co będą pozamawiane, ale i muszę zrobić sobie przede wszystkim, na razie można by było odjąć tę kolumnę i przygotować sobie stelaż pod Orbitrol, bo też zwiernicze kolejowe będzie musiał iść. No i troszkę będzie, bo tak, MTZ się silnik, no to zobaczymy, jak nie, to jeszcze pójdą zestawy drugie.
W zetorku wspomaganie wysiadło, po prostu dalej wysiadło i nie mam wspomagania. Kręci się normalnie, bodejło ma w kierownicę. No i 12, wiadomo, góra silnika, bo dół tak samo trzyma, ciśnienie jest dobre. Na rozgrzanym silniku 2,5, ale musi mieć totalnie rozgrzany silnik. Także nie jest źle, tak zakres pracy ciśnienia to od 4 do 2,5 na rozgrzanym. Także nie jest źle, ewentualnie nowe paneweczki się rzuci do 12 i całe zestawy mam. Ale to już wam wspominałem, także ja tutaj się biorę dalej za tego Sowieta. Ten materiał pewnie trafi wieczorem dla was, do was. Zobaczycie, skomentujecie, pośmiejecie się. Ja tylko, jak mówię wam, materiały typowo amatorskie, ale prawdziwe. Tak jak wiecie, to wygląda ode mnie z garażu, z mojej perspektywy, z perspektywy małego gospodarstwa, bez ściemy. Staram się, żeby to było naturalnie i bardzo prawdziwe. I to, co wam mówię, żeby też nie było jakoś przekoloryzowane, bo nie ma kolorowo ogólnie. Tak jak widzicie, sam zostaję w domu, trzeba robić trochę przy zwierzątkach, które są, trzeba szykować paszę i to tak, wiecie, z roboty do roboty, jakby nie było tych zwierząt, to też pieniążki się, wiecie, z nieba nie biorą, ale mam takie trochę większe plany, także chodzi o rozbudowę tego wszystkiego, swojego życia, poukładanie sobie, także trzeba robić i tyle. Oj, chociaż tej roboty nie przerobi. Dobra, wiecie co, tyle. Pewnie pojedzie druga część materiału. Jak ja tam będę już więcej, to sobie tylko wiecie co. Teraz koniec materiału, macie zapowiedź wstępną tego, co się będzie działo. Później będę przychodził, po prostu nagrywał to, co się dzieje tutaj przy traktorze, to, co demontuję. Bo teraz nagrywać całe rozbieranie, no można by było, ale co. Tak naprawdę ten vlog by mógł trwać 2 dni przynajmniej. Ja nie wiem, czy też za 2 dni to rozbiorę. Znaczy, na pewno rozbiorę. No ale wiecie. Dobra. Koniec mego ględzenia. Trzymajcie się na razie. Do następnego materiału. Pozdrawiam was, Daniel. Cześć.